Cześć, zapraszam Was do piątej lekcji z serii Język niemiecki od podstaw. Dzisiaj powiem o różnych posiłkach oraz produktach spożywczych, które możemy jeść na śniadanie, obiad czy kolację. No i oczywiście powiemy sobie o tych trzech posiłkach. Najpierw produkty żywnościowe. Der Salat, sałatka. Der Salat. Der Saft, sok. Der Saft. Der Tee, herbata. Der Tee. Der Kaffee, kawa. Der Kaffee. Die Milch, mleko. Die Milch. Die Tomatensuppe, zupa pomidorowa. Die Tomatensuppe. Das Ei, jajko. Das Ei. Die Pommes frites, frytki. Die Pommes frites. Das Hähnchen, kurczak. Das Hähnchen. Das Brot, chleb. Das Brot. Das Brötchen, bułka. Das Brötchen. Der Käse, ser. Der Käse. Die Butter, masło. Die Butter. Mamy nasze produkty spożywcze, a czasami nawet dania, jak na przykład die Tomatensuppe. Powiedzmy sobie zatem teraz, jak powiedzieć na śniadanie, na obiad, na kolację. Zum Frühstück oznacza po polsku na śniadanie. I jeśli będziemy chcieli powiedzieć, co jemy bądź pijemy na śniadanie, to powiemy zum Frühstück. To jest jeden zwrot, który zajmuje nam miejsce pierwsze w naszym zdaniu. Na miejscu drugim musi znaleźć się czasownik, czyli na przykład esse, obok czasownika osoba, czyli ich. Zum Frühstück esse ich. Na śniadanie jem. I tutaj wymieniamy rzeczy, produkty spożywcze, które jemy na śniadanie. Możemy również to zdanie powiedzieć w sposób następujący. Ich esse zum Frühstück. Znamy również ten szyk zdania. Poznaliśmy go już na drugiej lekcji. I tutaj to zdanie zaczynamy sobie od osoby ich. Na drugim miejscu jest czasownik, czyli ich esse zum Frühstück. I następnie wymieniamy produkty spożywcze. Jeśli chcemy powiedzieć, co pijemy na śniadanie, to mówimy zum Frühstück trinke ich, czyli na śniadanie piję. Zum Mittag oznacza na obiad, zum Mittag, zu Abend na kolację, zu Abend. Reguła jest taka sama, zum Mittag esse ich, na obiad jem, zu Abend esse ich, na kolację jem. Lub zu Mittag trinke ich, na obiad piję. Zu Abend trinke ich, na kolację piję. Teraz pokażę Wam całe przykłady, jak powiedzieć zdanie, co jem na obiad, śniadanie oraz kolację. A także przećwiczymy sobie te zdania, w tych zdaniach przećwiczymy sobie słownictwo, które zaprezentowałam na początku tej lekcji. Powiem teraz zatem, co ja jem na śniadanie, obiad i kolację, a po tym nagraniu czeka na Was zadanie domowe, w którym będziecie musieli sami opisać swoje trzy posiłki. Piszcie je koniecznie w komentarzach pod filmikiem, chętnie sprawdzę i podzielę się, czy wszystkie zdania są poprawne. Przejdźmy zatem do moich posiłków. Zum Frühstück esse ich ein Brötchen mit Butter und Käse. Auf Polnisch. Na śniadanie jem bułkę z masłem i serem. Zum Frühstück trinke ich eine Tasse Tee. Na śniadanie piję filiżankę herbaty. Zum Mittag esse ich Hähnchen mit Pommes frites. Auf Polnisch. Na obiad jem kurczaka z frytkami. Zum Mittag
trinke ich einen Saft. Auf Polnisch na obiad piję sok. Zu Abend esse ich einen Salat. Auf Polnisch na kolację jem sałatkę. Zu Abend trinke ich kalte Milch. Na kolację piję zimne mleko. Czekam na to, jak Wy opowiecie o swoich posiłkach pod tym filmikiem. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania oraz oczywiście do kolejnej lekcji, która pojawi się już za tydzień.